Wierny Konstytucji Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tu pan mówi ślubuję, ewentualnie proszę bardzo, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż. Nazywam się Lech Śleszyński. Pochodzę z rodziny o tradycjach patriotycznych. Wielu moich przodków zostało na Syberii, na wschodzie. Trzeba wspomnieć tu o przedwojennym pośle ziemi łomżyńskiej Stanisławie Śleszyńskim. Jestem nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Pracuję w zespole szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży. Jest to szkoła z wielkimi tradycjami, która dała mi bardzo dużo. Ogromną wiedzę, doświadczenie i wzory do naśladowania. Z satysfakcją prowadzę klub honorowych dawców krwi, gdzie moi uczniowie w ciągu 10 lat oddali ponad 1000 litrów krwi. Jestem opiekunem koła PCK, jak również jestem animatorem młodzieży. Z tego miejsca w sposób szczególny chciałbym podziękować moim wyborcom z okręgu numer 3 z Górki Zawadzkiej, którzy oddali na mnie głos, zaufali mi, postaram się być dobrym radnym, nie zawiodę. Wiem, że w Łomży jest bardzo dużo spraw do rozwiązania. Dołożę wszelkich starań, żeby te sprawy rozwiązać. Łomża, Łomżanie potrzebują pracy, godnej płacy i bezpieczeństwa. Przeciętny obywatel naszego miasta musi powstać z kolan finansowych i realizować się. Człowiek ma być podmiotem wielkiej wspólnoty łomżyńskiej. Gratuluję sukcesu wyborczego panu posłowi Lechowi Kołakowskiemu. Uważam go za wybitnego polityka ziemi łomżyńskiej, jak również innym posłom. Startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości i chciałbym zasiadać w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym pracować w Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Komisji Rodziny. Mamy ogromną szansę zrobić dla Łomży i jej mieszkańców bardzo dużo. Pod warunkiem, że utrzymamy jedność i zdrowy rozsądek w działaniu. A moje hasło wyborcze, przechodniu powiedz Łomży, że czynimy dobro, chciałbym, żeby ciągle było aktualne. Dziękuję.